Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta, w sumie jak zwykle. I wielu z was chciało serię survival, taką zwykłą po prostu serię survival, gdzie sobie gram. Czasem są jakieś timelapsy, wszystko. Więc dzisiaj zrobimy sobie nowy świat. Świat nazwiemy po prostu, nie wiem, Minecraft. Tak po prostu Minecraft Plan Burza, o żebym wiedział na pewno, że to jest świat, na którym sobie gram survivala. I seeda sobie przygotowałem, znalazłem bardzo fajnego seeda pod survival. Bardzo ładne tereny, zaraz zobaczycie. Może nie ma jakichś gór, ale naprawdę, zaufajcie mi, że jest seed kozak. Bo sobie wygenerowałem właściwie ten seed, o, bardzo. Tutaj mam takie drzewka, tutaj mam las i chyba w tym kierunku jak się idzie. Ja zacząłem sobie iść w tym kierunku, żeby zobaczyć, czy ten seed jest fajny. Ja go tak troszkę znam, wiecie, nie wiem, nie szukałem diaksów, co nie? Na przykład, żeby wiedzieć w idealnym się wkopać i znaleźć diaksy. Jak się chyba tutaj, albo tu jest wioska. Zaraz, chyba tutaj mi się wydaje. Patrzcie, jak tutaj sobie wejdę na drzewo. Tak, tu jest wioska, widzicie? Ja ją z daleka zobaczyłem i powiedziałem, to jest ten seed, cox seed i zaczynam nagrywanie. Także zacznę sobie ścinanie drewna. Jeszcze raz przypominam o lajkaczu, subiku z dzwonkiem. Wydaje mi się, że jest troszkę lepsza jakość, bo na poprzednim odcinku była taka trochę średniawa. Nie była zła, ale wiecie, była taka pikselona, mogła czasem być, bo bitrate nie miałem ustawionego dobrego, a teraz nagrywam na dosyć dobrej jakości, więc myślę, że będzie wszystko git. Jeszcze może słyszycie różnicę w audio, bo też sobie ogarnąłem, znaczy mikrofon już miałem dawno, to mogliście zobaczyć, ale ogólnie tak to się prezentuje. Cyk. Dobra, robimy sobie właśnie toolsy. Z angielskiego, jakby ktoś nie wiedział, narzędzia. Nie no, chyba moi widzowie nie są aż tacy głupi chyba. Albo, nie wiem. Dobra, nie będę tu obrażał widzów, jak ktoś nie wie, ale no... proszę bardzo. W ogóle nie wiem, czemu mam Minecrafta po polsku, ale to już... wiecie, może dlatego, że coś tam robiłem i ten... Chyba z tego, co wiem, jak nagrywałem właśnie... Jak nagrywałem serię właśnie tą z tym. Jak nagrywałem serię z tym ze statku. Jezu, ja nawet nie pamiętam nazwy swojej serii, to jest w ogóle też fenomen. Ale no ogólnie to tak wygląda. Dobra, zróbmy sobie tak, podstawowe toolsy, czyli tak, kill off mamy, zróbmy siekierkę. Mieczyka nie robię, bo to będzie jako siekierka, raz, dwa zróbmy. Ten drewniany do wywalenia. No i łopatę jakąś, nie? Klasycznie. Jeszcze sobie w sumie zrobię klasycznie i teraz 3-4, no i dobra. Poddaj się, no. W ogóle nie zabijam krowy po to, bo później będę potrzebował skóry do enchantu. Ja, widzicie, od razu myślę o takich rzeczach, ja jestem najmądrzejszym, kurde, gościem w Minecrafcie, no. Dobra, zbieramy sobie tutaj pszenicę, czy no w sumie, dobra, to jest siano. Ale to już nieważne. Widzimy się, jak zbiorę siana na jedzenie. Pudzian, chodź ino tu do mnie, zabijemy cię i będzie... O kurde, źle się zbudowałem. Chodź tu, Pudzian, dobra, no chodź tu. Każdy wie, że zginiesz, więc jakby nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu sobie zginiesz, ja wezmę od ciebie żelazo. Rozumiesz, o co chodzi? No, mam nadzieję. No i mamy. 4 żelaza. Właściwie ja gram tak trochę pod speedruny właściwie, bo chcę żelazo z golema, ale wiecie, zawsze to się przyda. Zabić golema, nawet jeżeli nie przychodzę z Minecrafta. Dobra, weźmy sobie tutaj... wszystkie jabłuszka, jakieś takie rzeczy, dobra. W sumie mogę... Nie, ziemniaki muszę wziąć, bo później będę mieć farmę może. Więc dobra, ziemniaki trzeba wziąć. Pewnie i tak bym jeszcze odwiedził tą wioskę, bo pomyślałbym sobie... O! Od ciebie, mordo, to ja muszę to wziąć. Dobra, mogę rozwalić. O, już nie masz tych permisji, czy jakoś tak, nie wiem. Prowincji, o, dobra, nieważne. Dobra, mamy tu kolejną skrzyneczkę ze skórą, jak najbardziej się przyda. Spadam stąd, chociaż nie, weźmy... Oni się tam biją, czy o co chodzi? Kocioł bym se wziął, jakbym kiedyś w domu chciał mieć jakieś ozdabianie. Dobra, już wam to zostawię. Ale wiecie, kiedyś by mi się mógł przydać kocioł. A kocioł się chyba z żelaza robi, więc... jeżeli bym chciał mieć kiedyś takie elementy ozdobne, to jak najbardziej bym se kocioł wziął. O, kolejne siano. I cyk, robimy chlebów, ile wlezie. O ja, dobra, to ja mam chlebów do końca życia. Żartuję oczywiście, ale o ja. Dobra.
Zjedzmy sobie trochę chlebów, nie żałujmy. Teraz tak. Chciałbym znaleźć jakieś początkowe miejsce na osiedlenie się. Nie. Dlaczego ten seed jest taki kozacki? Jedynym minusem jest to, że mam gdzie indziej spawna. I nawet tu mam większość fajnych biomów w okolicy. Patrzcie, tu mam ten biom z kwiatami, więc mam większość barwników. Tam, skąd przyszedłem ze spawna, tam jeszcze były te takie grube drzewa, z których jest kozak drewno. Mam zwykłe drewno, mam brzozę. Mam wszystko praktycznie. Więc ten seed jest taki kozacki. Jeszcze potrzebuję teraz tak naprawdę wełnę i będę ustawiony do końca gierki, nie? Ja no, oczywiście żartuję, ale... No, koks seed, naprawdę. Żeby się tak totalnie pod survival ustawić... Miałem w ogóle dużo seedów pod speedruny Minecrafta, ale... Jak zwykle chcesz... ten... Jak zwykle... O! Idealnie trzy owce. Jeżeli ze wszystkich poleci wełna... W ogóle możecie napisać, czy wiecie na przykład, czy musi polecieć wełna z owcy, bo mnie to bardzo ciekawi. No chyba, że teraz na przykład nie drobnie z tych czterech. Nie no, chyba... Chociaż jedna wam mi się wydaje, że musi dropnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Choć od jednej do iluś tam dropie. Na pewno w alfie nie mogło, albo tam w becie nie mogło dropnąć chyba poniżej jednego. Teraz nie wiem, czy to tak jest, ale w sumie nie obchodzi mnie to zbytnio. Właściwie obchodzi mnie, jak napiszecie w komentarzu XD. Dobra, mamy piękną dolinę. Teraz tak. Pierwsze, co ja bym zrobił, to zrobił wam timelapse ze scinania drzew, także widzimy się po ścięciu drzew. Właściwie pewnie nie macie timelapse'a, tylko po prostu wam to wytnę, bo timelapse'y są za dużo ostatnio, jak robię takie serie, więc po prostu wytnę wam i widzimy się, jak zatnę wszystkie drzewa. Okej, widzowie, jak widzicie, ściąłem wszystkie drewienka. Właściwie tych nie ściąłem tutaj dalej trochę, ale myślę, że na razie to wystarczy. Jak będę chciał, to sobie po prostu zatnę tamte drzewa. Będę chciał na pewno pozbierać kwiatki i zobaczyć, w którym miejscu ja będę chciał mieć dom. Moją wizją... Tam są pszczółki. To na pewno pójdziemy w kolejnym odcinku albo w jeszcze kolejnym po pszczółki. I tak. Na pewno będą live'y. Więc koks. Dobra, kurde, bo ja się tutaj tak dziwnie strasznie gadam. Trzeba by było gdzieś tutaj schodki zrobić albo wejście do domu i po prostu będę mieć windę wodną tam na przykład. Tylko pytanie właśnie, jak ja chcę to zrobić, czy na przykład zrobić z tej... Nie, z tej strony chyba nie. Dobra, zrobimy tak. Tutaj, jak mamy to, to po prostu zrobimy... Nie, tu wyżytko to wygląda. Zrobimy tutaj normalnie gdzieś wejście. O, w tym. Kiedyś tu będą stały dupne wrota, na razie tu będzie moja baza czy coś. No i zobaczymy, co będzie. Okej, widzowie, przepala mi się tutaj właśnie w tym piecyku. Cegły będą ze stołna. Ja będę sobie kopał i po prostu, nie wiem, zawołam was albo nie wiem, cokolwiek, jak będę miał zrobione coś fajnego. Okej, widzowie, jak widzicie, robi się ciemno. Właściwie nic fajnego się nie stało, oprócz tego, że wykopałem sufit, ale chciałbym teraz zrobić totalnie fajną rzecz, czyli zrobię sobie... No, kurde, nie wiem, czy nie za dużo, ale dobra. No właśnie, za dużo chyba trochę tych craftingów zrobiłem, ale będziemy mieli na zapas, cyk, 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 co chyba na... No, odwrót, trochę wykopałem. Dobra, w sumie nie szkodzi, cyk, cyk, cyk. Tu będą craftingi, tu będą piecyki, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Sufit sobie zrobimy z czego innego, zaraz zrobię łóżko, pójdziemy spać. No i... Tak na razie zapowiadają się początki, myślę, że koks, ale zobaczymy. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, chociaż słońce już zachodzi, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, po prostu zrobię sobie kolejne piecyki, dokładnie chyba około 6, tak mi się wydaje, więc po prostu zrobię 6 piecyków, cyk, cyk, cyk. Dobra, wywalmy sadzonki, niepotrzebne mi są. Bierzemy piecyki do łapy, stawiamy wszędzie, ale miałem laga przez chwilę, ale dobra, jest git. W takim razie, rozpędziłem się teraz z wymową wszystkiego właściwie, ale, ale myślę, że nie zaszkodzi to. Dobra, na pewno sobie robimy kolejne skrzynki, bo jak widzicie, już tu itemki muszę wywalać. Znaczy na pewno będę wywalał itemki, bo za duże ich trochę mam. W ogóle wziąłem łóżka z wioski, to tak naprawdę ja chyba byłem pijany, jak zbierałem to wełnę, ale okej. Okay. Weźmy sobie te dwa łóżka, stawmy tutaj i no. Dobra, to widzimy się po prostu, jak wstanę. O, jaki przepiękny dzień, pszczółki latają, tak, normalnie. Tak się prezentuje na razie moja baza, chciałbym, żeby tu na przykład kiedyś było jeszcze jedno szerokie bardziej i tu na przykład będzie przejście do windy wodnej, to by było koks. I żeby później na przykład stąd był na przykład taki punkt widokowy na całą moją okolicę, żebym na przykład tamtą wioskę mógł przerobić, to będzie koks. Zobaczymy, jak długo ta seria pociągnie, bo różnie bywało z moimi seriami. Niech to się przepali na pewno.
Zbierzmy sobie jakiś tutaj andezyt. Zobaczymy, jakie fajne bloki są z tego. Właściwie taki blok... andezyt jest taki średni. Chociaż nie, w sumie na podłogę by był git. Chociaż nie wiem, taki... Jakbym wszystko miał szary, to by było słabe, więc po prostu zróbmy tak. Mam trochę brzozowych pięków. Pójdę sobie, nie wiem, trzy brzozy dosłownie ściąć i po prostu zobaczycie. Dobra, widzowie, po jakimś czasie, jak widzicie, mam taką oto chatę, nie postawiłem jeszcze moich łóżek, więc zrobimy cyk, aha, okej, dobra. Schowam sobie te oto rzeczy i myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i co, ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, a i w ogóle zostaw łapkę w górę, dobra, ja już nie przedłużam, siema.